Szemanko, cześć, kochani. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, przedstawić. No jak będzie wyglądać tutaj nasz, nasz wał, połączony już z tłokiem do projektu WSK800. Też tak dla porównania, żeby było wiadomo, jakie to są wielkości, bo, bo wiadomo, możecie sobie tego nie wyobrażać. Wziąłem taką zwykłą szklankę. Szklankę, filiżankę. To jest standardowa taka szklaneczka. Ona mieści 250 ml. No, każdy taką szklaneczkę miał albo ma jeszcze w domu i położył sobie obok tłoka. Także, także widzicie jaki to jest tłok. Naprawdę jest, jest spory. O. Tutaj zobaczcie. No jest, jest konkretny, jest duży tłok. <tłok>, tłok, jest, tłok jest praktycznie gotowy. Trzeba jeszcze zrobić zamki do, do pierścieni. Wał z korbą jest gitara. Także to tak wstępnie jest zrobione. Muszę jeszcze te uszczelniacze pierścieniowe pozdejmować. Tutaj zamiast tego dorobić tulejkę, musi być tulejka, która będzie trzymać to łożysko na swoim miejscu, ponieważ tutaj jest centrowanie wału poprzez te. Pierścienie. Jeżeli nie będzie tutaj dociśnięte, to łożysko by się przesunęło i wałby się mógł rozcentrować. Czyli mógłby się przestawić w komorze korbowej. W tym przypadku akurat w prawo i mógłby tutaj obcierać ściankę. Dlatego to muszę zdjąć, muszę dorobić tulejkę. Do tej tulejki muszę dopasować zimmeringi. Ja tutaj będę zakładać normalne zimmeringi, standardowe, takie, które każdy zna, prawda, a nie takie. Staroświeckie uszczelniania pierścieniowe, chociaż to, co jest, to jest bardzo dobre rozwiązanie, nie powiem, że nie, bo jest bardzo dobre rozwiązanie, ale ja chcę, żeby już ten silnik był taki troszeczkę nowocześniejszy, chociażby pod tym względem uszczelnień. Tutaj więc, tak to, tak to na razie wygląda. W następnym odcinku omówimy sobie silnik z grubsza. Bo jeżeli chodzi o słupek, prawda, czyli skrzynię korbową, cylinder, głowicę, no to to wszystko już jest, już jest zrobione, tylko muszę nakręcić filmik. No tyle na razie, hejko, pozdrawiam.